Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami pan Michał Pruszyński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prawa i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. Chciałem zacząć naszą rozmowę od dzisiejszej konferencji zapowiadanej. Szumnie mieliśmy się dowiedzieć o przyczynach awarii tego rurociągu biegnącego do oczyszczalni ścieków Czajka. W wyniku tej awarii plama nieczystości widoczna, wydobywających się z Warszawy, widoczna była aż z kosmosu. No i dzisiaj dowiedzieliśmy się rzeczy zdumiewającej, mianowicie na zlecenie ratusza powstała taka opinia, że w zasadzie nikt nie jest winny, że to ukryta wada materiałowa. Jak pan to skomentuje? Można to skomentować jednym słowem: farsa. Tutaj z całą pewnością temat Czajki, tej inwestycji, jest kompromitujący tak dla Platformy Obywatelskiej, która od kilkunastu lat rządzi Warszawą. Wszyscy pamiętamy, jakie były problemy w ogóle z realizacją tej inwestycji, a jak już została zrealizowana, no to w zeszłym roku to, o czym pan redaktor wspominał, bynajmniej nie mleko się rozlało. I w dniu dzisiejszym otrzymujemy informację, tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. No, jest to całkowita kompromitacja ratusza, całkowita kompromitacja pana prezydenta Trzaskowskiego. Temat jest dla władz Warszawy niewygodny, ale no, mieszkańcy stolicy doskonale pamiętają to, co stało się w zeszłym roku, i z całą pewnością takiego gestu pod tytułem "umywamy ręce od tej sprawy, nie wyjaśniamy jej rzetelnie", no z całą pewnością nie zostanie to przez mieszkańców stolicy dobrze odebrane. No tak, tylko to jest tak naprawdę odroczenie wyroku, bo skoro nie wiadomo, co się stało, no to może się stać za chwilę to samo. No poza tym wiadomo, że bilans ścieków w Warszawie mówi nam, że trzeba tak naprawdę zbudować drugą Czajkę, bo w przypadku większych opadów widzieliśmy niedawno, co się dzieje. Czy w ogóle są wiadomo o jakichś pracach koncepcyjnych, cokolwiek miasto robi w tym kierunku, żeby ten problem rozwiązać, czy tak po prostu jak struś głowę w piasek schowało i udaje, że czeka na następną awarię chyba? Nie tylko w przypadku tego typu inwestycji. Widać, że władze Warszawy nie mają absolutnie żadnego pomysłu na zarządzanie miastem. Tak naprawdę nawet gdyby pan prezydent Trzaskowski, Platforma Obywatelska obiecali wykonanie tego typu inwestycji, to jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku 70 kilku obietnic złożonych w kampanii w 2018 roku, niestety by tego nie dotrzymali. Dlatego, że szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no, Rafał Trzaskowski nie jest politykiem, który interesuje się sprawami samorządowymi. Jest osobą, która no, nigdy przed objęciem urzędu prezydenta Warszawy nie miała jakiegokolwiek tak naprawdę doświadczenia samorządowego. Rafał Trzaskowski nigdy nie był radnym, nigdy nie pełnił funkcji burmistrza, więc wydaje się, że po prostu w żaden sposób on ani jego zaplecze polityczne nie czuje spraw Warszawy, nie wie, jakie priorytety są tak naprawdę najbardziej istotne. Nigdy tak naprawdę też no, Rafał Trzaskowski nie uczestniczył w różnego rodzaju samorządowych procesach inwestycyjnych, więc no, myślę, że dla niego jest to temat oczywiście w oczywisty sposób niewygodny, natomiast no, nie spodziewałem się jakiejkolwiek refleksji. No tutaj Rafał Trzaskowski no, już czuł się nieomal prezydentem Rzeczypospolitej. Również przed kampanią wyborczą rzadko bywał w Warszawie i rzadko zarządzał miastem. W toku kampanii wyborczej w zasadzie już prawie w ogóle tutaj w Warszawie go nie było. W związku z czym no, wydaje mi się, że traktuje ten urząd jako odskocznię do różnych innych
stanowisk, a na tym cierpi Warszawa i na tym cierpią mieszkańcy stolicy. Gdyby tak było, że po sukcesach w Warszawie pojawiłaby się szansa na dalszą karierę, no to ja bym sam życzył powodzenia, natomiast chyba tak nie jest. Skoro pan wspomniał o obietnicach, no to świeżo pamiętamy obietnicę powrotu do ulicy Lecha Kaczyńskiego. Takie ulice ma no już chyba kilkaset miast na całym świecie, a stolica, w której w świętej pamięci Lech Kaczyński był prezydentem, nie ma takiej ulicy. Dzisiaj Rafał Trzaskowski stwierdził, że jak złożę taki wniosek, to nie omieszkam o tym poinformować. Czy to dalsze uniki, czy to, bo ja to odebrałem jako jakąś oczywistą kpinę z tej ważnej dla części warszawiaków sprawy. Muszę powiedzieć jedną rzecz, że tutaj ta walka z pamięcią o Lechu Kaczyńskim, którą Platforma Obywatelska w Warszawie prowadzi konsekwentnie od wielu, wielu lat, jest rzeczą jedną z bardziej, no nie boję się użyć tego słowa, haniebną, którą widzę w polskim życiu publicznym. Rafał Trzaskowski od 2018 roku, od końca 2018 roku pełni urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy, miał tak naprawdę wiele miesięcy na to, żeby złożyć konkretną propozycję zmiany nazwy ulicy. Tłumaczył się kwestiami związanymi z kampaniami wyborczymi. No zawsze tak naprawdę są jakieś wybory na horyzoncie. Zawsze można powiedzieć, że nie wiem, za rok, za półtora będą kolejne wybory, czy za dwa lata, to też pewnych rzeczy nie możemy przeprowadzić. Po prostu jeżeli się chce, no to można to w sposób szybki i sprawny procedować. Warto przypomnieć, że ulica Lecha Kaczyńskiego była w Warszawie. Tutaj poprzez zmiany ustawowe wojewoda mazowiecki przeprowadził tego typu inicjatywę. Natomiast no, niestety właśnie radni Platformy Obywatelskiej, radni Warszawy no, konsekwentnie walczyli z tym, poszli do sądu administracyjnego, no i ponownie musimy zgłaszać tego typu propozycje. Mam nadzieję, że pewnego rodzaju otrzeźwienie tutaj pojawi się, że pewne otrzeźwienie przyjdzie. My tu o Warszawie, a pan jest radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Pojawiają się projekty podziału województwa na Warszawę i tak zwany obwarzanek. Szykuje się pan już do wyborów jesiennych? Panie redaktorze, ja z zainteresowaniem i z cierpliwością czekam na decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy w tym zakresie. Powiem w ten sposób. Na Mazowszu mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, co również tak naprawdę w oficjalnych dokumentach podkreślają władze Mazowsza. Natomiast no, w wypowiedziach publicznych ciężko to znaleźć w ustach pana marszałka Struzika. Mazowsze zmaga się z bardzo dużym stopniem nierównomiernego rozwoju. Warszawa i 8 powiatów podwarszawskich plus Mińsk Mazowiecki, więc łącznie 9 powiatów, to jest średnia ponad 150% średniej unijnej PKB na jednego mieszkańca. W przypadku pozostałej części województwa mazowieckiego jest to poniżej 60% średniej. To pokazuje gigantyczne dysproporcje, z którymi no władze województwa mazowieckiego, pan marszałek Struzik, PSL, ale również Platforma Obywatelska nie robi realnie nic. I tutaj to jest coś, na co faktycznie osoby odpowiedzialnie zajmujące się Mazowszem no muszą starać się na to znaleźć jakąś odpowiedź, bo tak naprawdę równomierny rozwój województwa mazowieckiego jest korzystny, co oczywiste dla gmin na Mazowszu, ale co również warto podkreślić, jest również korzystny dla Warszawy, bo po prostu odciąży miasto stołeczne Warszawa, a także pozwoli skupić się na własnych priorytetach inwestycyjnych. I czekam na te propozycje, zobaczymy jakie będą decyzje. Wierzę, że trzeba jakoś odpowiedzieć na to, że Mazowsze nie rozwija się w sposób
równomiernie. No, no dobrze, ale pan marszałek Struzik jest przecież z Płocka i chyba powinno mu zależeć właśnie, żeby no, województwo mazowieckie, które rzeczywiście bez Warszawy byłoby jednym z najbiedniejszych województw w Polsce, no że to województwo mogłoby się szybciej rozwijać. Wręcz mówi się, że Płock mógłby zostać stolicą takiego nowego województwa. Skąd zatem opór polityków PSL-u? No, bo Platforma to zdaje się, że już nawykowo jest przeciwko, ale na przykład PSL, trochę mnie to dziwi, to stanowisko. No, powiem szczerze, że myślę, że tutaj główną motywacją jest comiesięczny wyciąg z konta i pensje, które płyną z racji pełnionych funkcji w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że po prostu jest to strach przed utratą władzy na Mazowszu i w związku z tym odbiera to racjonalne myślenie o tym, co jest korzystne dla mieszkańców Mazowsza. Tak naprawdę no, pan marszałek Struzik no, nie jest specjalnie kojarzony z empatią, z takim chęcią zadbania o los mieszkańców Mazowsza. Dla niego raczej priorytetem jest interes polityczny, jego własny, jak i jego środowiska politycznego. Natomiast powiem tak, ja jestem przekonany, że tutaj toczą się jakieś rozmowy w ramach koalicji rządzącej województwem mazowieckim. Tam wcale atmosfera też pomiędzy PSL-em marszałka Struzika a radnymi wojewódzkimi Platformy Obywatelskiej nie jest wcale aż taka znakomita. Tam jest dosyć dużo napięć i jestem przekonany, że po cichu część przynajmniej radnych Platformy Obywatelskiej kibicuje temu, żeby marszałek Struzik utracił władzę na Mazowszu. Nie życzy mu dobrze. Oczywiście chcieliby przy tej władzy pozostać, ale tam też jest wiele napięć, panie redaktorze, i myślę, że one w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą wychodziły. Być może w związku z tą inicjatywą, a być może z jakimiś innymi sprawami. To jeszcze na koniec pytanie o reprywatyzację w Warszawie, bo komisja weryfikacyjna nakazała no, znanemu takiemu baronowi warszawskiej reprywatyzacji, panu Markowi M., zwrot 696 tysięcy złotych. Tam mam takie wrażenie, że no, sprawa reprywatyzacji, zwłaszcza odszkodowań za te reprywatyzacje, no i utknęła w jakimś martwym punkcie. Jak to pójdzie dalej? Nie wiem, powiem szczerze, jak to pójdzie dalej. Wiem, że komisja weryfikacyjna tutaj cały czas w tej sprawie pracuje. No, to jest paradoksalne, że komisja weryfikacyjna chce przywrócić majątek miastu stołecznemu Warszawa, a samo miasto stołeczne Warszawa poprzez drogę sądową stara się do tego nie dopuścić. No, to jest naprawdę kuriozum absolutnie niespotykane. Szczerze powiedziawszy, spodziewam się dalszego oporu ze strony władz Warszawy do takiego realnego wyjaśnienia, oczyszczenia spraw związanych z reprywatyzacją warszawską. No, mieliśmy do czynienia no, z gigantyczną wprost aferą, a no, pani prezydent Gronkiewicz walczy teraz, pan prezydent Trzaskowski no, w żaden sposób nie oczyścili Warszawy, nie oczyścili władz Warszawy z tej afery. No, mam nadzieję, że winni na skutek skutecznych działań wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, również Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no poniosą tutaj odpowiedzialność i ta krzywda ludzka, która się wydarzyła, no zostanie odwrócona. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem Telewizji Republika był Michał Pruszyński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu. Zapraszam na krótką przerwę, po którym moim Państwa gościem będzie pan profesor Jacek Rykinia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Też ważne sprawy do omówienia. Zapraszam serdecznie.